Cześć, siemanko, jestem Gwansar i patrzcie, za 30 sekund nowe wydarzenie. I również za 30 sekund jest, wychodzi Tanuki Jessie. Także ja kupię ją w tym odcinku, co jest mega fajne. A jak jeszcze wyjdzie Horus, było to już całkiem. To wydamy te moje gemy, co to są. No i źle. To dobra. 11, 10, 9. Dobra, czekamy. 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1 i 0. No jeszcze poczekam. Jest, 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 jest. Dobra, weszła do gry Tanuki Jessie. Jest Horsbo! Jest Horsbo! Jest Horsbo! Wydamy te gemy, co tu mam. Dobra. Ej, kurde. Nieźle. No to które przebranie kupimy pierwsze? Ja wiem, jak strzela Tanuki Jessie, ale jeszcze wam pokażę, jak tam atakuje. Będę ją chyba miał pierwszy na świecie. Dobra, strzelam na takimi... Ja bym na to... Ja bym powiedział, że to żołędzie są. I one tak śmiesznie się odbijają. Dobra, rzucam swojego złomka. Ej, jaki on zarumbisty. Dobra, od razu obierzemy. Pyk, kręci się. Jest. Eluvina. Screenshotik, pyk. No i dobra, jeszcze token double robimy. Miotacz klonów jest do kupienia. I teraz jeszcze Horsbo. Pyk. Jest Horsbo. No i słuchajcie. Ojejku, nie zrobiłem screenshota. Dobra, nieważne. Co? Co to jest za tło? Dlaczego? 31 na 35 zadmierzy. Co jest? Dobra. Otwórzmy te moje skrzyneczki. Może jeszcze coś dropniemy. No, przynajmniej powinniśmy. Aj, nie. A mógłby być gadżet. Kurde, ja mam takiego pecha do gadżetów. Ej, kupimy tego miotacza klonów. Kupimy tego miotacza klonów. Let's go! No i jeszcze gadżecik do Leona. Co jest? Jeszcze lepszy odcinek niż kupowałem gemy. Ja nie mogę. Co? Dobra. Od razu gadżet do Leona, że się kopiuje, to wiadomo. No i teraz... Tylko zostały mi te przebrania. Okej, okay. Tanuki Jessie! Juhu! LOL! Co? Ej! No, o ten. Zrobię o taki coś, że zagram gierkę i pokażę wszystkim, że już mam Tanuki Jessie. Ej, co? Ej, kurde, jeszcze Horsbo nawet kupiłem. Ja nie mogę z tego, ja już mam Tanuki Jessie, co? Pyk, i ten cię, kurde, dziwi, że ja mam jeszcze. Dobra, 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 za blisko podszedł. A jego szczelej już? O, nie, dobra. Uciekł mi. Teraz może rozwalam skrzyneczkę przy okazji tego Daryla, bo te moje szały się odbijają. Pyk, pyk, pyk. Działeczko, pyk. Kurde, jaki jestem szczęściarz. I na dodatek, że tak idealnie trafiłem, że jeszcze wyszedł. Że jeszcze wyszedł ten Horsbo. Tak jakby jest w sklepie. No i patrzcie, ten Daryl się klepie z moim działeczkiem. Pyk, no i jeszcze. Okej, okay, to już było dobre. Ej, kurde, wy nie wiecie, jak ja się cieszę, że ja kupiłem te dwa przebrania. Ej, co? Nie, to musi być screenshotik. O, a co tu jest? Złoty tydzień? A no dlaczego złoty? To no właściwie wiem, dlaczego złoty. Shibanita jest do kupienia. Ej. Na przecenie na dodatek. Nie, nie lubię. I ty, ale mam do Nicole, jak wiecie. A jeszcze Horsbo muszę być. No i też, kurde, Horusik. Zaraz, panie Horusik. To jest Horusik. No i pyk. Czekajcie, ten screenshot musi ja tak jakby nie być tylko... O. Nie, to jest niemożliwe. Niemożliwe. No i przy okazji kliknę graj. Dobra, to już... jest, mam Horusbo. Znaczy, no, Tanuki Jessie jako pierwszy na świecie chyba nawet. Dobra, idziemy do tego, co tu jest poko. Kurde, z tym takim koksem. Dobra, może i nie robię openingów 3 razy dziennie, jak i tak mini youtuberzy, na przykład półki. O kurde, jestem 10. O nie,
O nie, ile stracę? Minus 4 pewnie. Co? On ma taką pozycję, jak przegra? No! Wytypuję. Dobra. Co? I ale, że to tło jest takie dziwne. Ej, no nie wierzę, jeszcze to klonowanie do Leona mam. To już całkiem. Zapraszam kogoś, kogo znam. Na przykład tego Michała. A nie chcę z nim grać Game Graba. Dobra, nieważne, zagrajmy duo sami. Sami z randomem. Jakimś kimś. Kto to jest? Już. Ej. A to kiełek jest. Ej, jak super. Ratatatata. Kurde, że mogę się klonować i teraz mnie ludzie nie poznają. Czy ja Leon, czy nie. Jakim jestem koksem. Ej, dobra. Pyk. Klon idzie. No i pa. Idzie klon na niego. I tak to się robi. I tak zniknę. Pyk. I robię klona. I że ta Ems mnie nie zauważyła czy coś takiego. Ej, co za mindfuck. No i tak to się kurde wygrywa gadżetem. Co jest? Dobra. Pyk, znikam. Pyk, robię klona. Akurat idealnie trafiłem, że oni nie mają amunicji. Ach, no wiedziałem, że w takim momencie zginę. Jaki szczęśliwy odcinek. Ej, no jak wytrwaliście do tego momentu? A który to już jest moment? Czwarta? Siódma minuta, o kurczę mać. A to jak wytrwaliście do tego momentu, no to napiszcie w komentarzu pozdro. Jezu, wyrzucił mnie. Ej, wyrzucił mnie. Dobra, ja zniknę sobie. O nie, on to zablokował. Idę na spajka. Co? Dobra, on udawał, że jawkował. A przynajmniej tak myślę. No dobra, plus jeden wystarczy. Ja nie mogę. Mam gadżet do Leona. Tanuki Jessie na dodatek jeszcze. Ej, no nie, jak chłopaki mówią, obejrzą filmik, to po prostu tak się zesrają. Dobra, zaprośmy kogoś. Ten Naruto to ja go znam. I może Ania też znam. Kto to zaakceptuje? Ej, no kurde, no przepraszam. No mam Horus Boy, to na dodatek projekt, to jest pierwsze na świecie przebranie zrobione przez kogoś, przez gracza. Było takie piękne. No i Tanuki Jessie, jeszcze czego chcieć więcej? No co? Większego farta w życiu nie miałem. Że mam Horus Boy, na dodatek Tanuki Jessie, nowszego przebrania nie ma. No dobra, lecimy z tym. No i on tam takie ma miny mega fajne. Aha. Dobra, nagram gifa. No i co? A ten dalej nie ginie, ej, co jest? Nastawmy na tego. Pyk. Jestem takim noobem, jak jestem tym. Bo. że ja nie umiem dobrze tak jakby wymierzyć min? Coś takiego. No i 100 życia, on nieminowany. Screenshotik musi być. No dobra, nie sprawdzę, jak on tam wyszedł, ale no. Pek. Ej, no, wiecie, że ja mam takie nie animacje, nie amunicje, tylko emocje, właśnie. No, ale tak, teraz mam więcej przebrań na top model. No tak, to jest moje przebranie. Ja pana nie mam, do Mortisa. No, ten cylindrze też się liczy. Mam Biedronkę, mam Piperkę, tą różową. Do Karla nie mam, do Sandy nie mam, do Tik w ogóle nie mam. Do Dynamica mam Santa Majka, kupiłem na event.
Bo właśnie Frank nie ma, Daryl nie ma, a mógłbym mieć pierwszkowego. I Bibi nie ma, bo jest za droga. Tanuki, Jessie, fajnie. Sakura, Penny, Króliczek kupiliśmy w ostatnim odcinku. Ośmiobitowy jest też. Dopoko nie mam, a chciałem mieć tego walentynkowego. Dorosa w ogóle nie ma. Tutaj mam błękitną. Brok nie ma. Czekaj, a ten kto, co jest? Brok nie ma, a chciałem wilkołak. Tutaj Ricochet. Odebrałem go. Koala Nita, tak jak mówiłem, El Primo nie ma. Chciałem mieć El Rudo. I tutaj mam dwa przebrania. Tylko takie, no, za darmo prawie. Banita, Wiking i Rozbójniczka. No i kurde, co to jest za tło pomarańczowe? Ono wygląda jak wtedy, kiedy dodawali Rose. No wiecie, jakie mam emocje. Ej, ale gdybym jeszcze z tych skrzyneczek małych, co tu miałem, to bym jeszcze coś wydropił, to już by był tak udany odcinek. Ej, no ja ten odcinek będę oglądał 80 tysięcy razy. Więcej niż ten, gdzie kupowałem gemy, no bo w końcu Horsbo, Tanuki, Jessie i na dodatek jeszcze gadżet do Leona, wydałem swoje 1000 monet. Kurczę, no. No wiecie, jaki jestem podemocjonowany. Wy sami tego przebrani nie macie i nie będziecie mieć. No dobra, dobra, może się mylę. Tribetom. Co? On jest w klubie? Jak to? Czego wyrzucili, czy mi się wydaje? Ja mam wszystkie na 35, fajnie. Jest więcej osób, które tak mają. Na przykład Min Wong Ity. Zaraz zmierzę. I na kim on ostatnio wbił? Na kim on ostatnio wbił? Na Max. On jest w klubie Melody. Ten Min Wong, on ma 27 tysięcy pucharków. Ponad. Sandy? O, Sandy ma najwyżej chyba. Ej, super, Janusze! A ból, może jestem gdzieś topowo w Polsce? Nie jestem, a mógłbym być. Dobra, kto jest najniżej? To kurde, musi być 25 ranga. Ponad. Dobra, już koniec tego. Jeżeli wam się to podobało, nie zapomnijcie kliknąć kciuka w górę oraz jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, zasubskrybuj. No i kurde, Tanuki, Jessie, Horsbo i obaj kosztują 150 gemów, to fajnie. A chciałbym mieć jeszcze tego trenera Majka, on też jest za 150 gemów. No nic, także już właściwie mogę się żegnać i Eluwin.